Gdybyśmy nie mówili pięknych rzeczy, to i tak jeszcze to nie odda chwały Bogu, która mu się należy, gdyż On przerasta wszystko i chwała Bogu. I teraz cała sprawa chodzi o to, jaki mamy nastrój z tym Bogiem, bo widzicie, nastrój taki destruktywny nie pochodzi od Boga. Gdyby Bóg destruktywnie stworzył ten świat, to drzewa nie byłyby takie ładne, zwierzęta nie byłyby takie, wszystko byłoby ohydne, niekształtne. On by to robił z od razu, z takim złym humorem, złym nastawieniem. A Bóg to czynił z radością i pięknie. Możemy oddychać świeżym powietrzem. Słońce ogrzewa nas odpowiednim ciepłem, czujemy się dobrze. Ziemia nie jest lodowata. Wszystko Bóg uczynił tak, żeby było nam miło na tej ziemi. Ale z powodu grzechu stało się trochę zamieszania i zaczęły być huragany, gradobicia, abyśmy zobaczyli, że grzech przyniósł coś złego na tą ziemię i żebyśmy od grzechu uciekali jak najdalej do Jezusa. Widzicie, nie trzeba być specjalnie mądrym, żeby to szybko pojąć i zrozumieć. To człowiek zawinił, że tak się stało i przyszedł Syn Człowieczy, żeby to zmienić, żebyśmy mogli być innymi ludźmi. Człowiek się nie zmieni, dopóki nie zobaczy, jaki jest Bóg i co Bogu się podoba. Nawet wino Bóg dał na rozweselenie serca. Nie po to, żeby się upijać. A więc Bóg chce, żeby ludzie byli szczęśliwi, żeby byli zadowoleni. On chce, żeby ludzie cieszyli się, że należą do Boga. Żeby nie chodzili ze złymi myślami. Dlatego Słowo Boże mówi, myślcie o tym, co dobre, miłe i pożyteczne. Bóg chce, żeby ludzie, którzy należą do Niego, nie byli już jak stary człowiek. Bóg chce, żeby ludzie się cieszyli. I zamiast wina dał nam Ducha Bożego, którym jest radość, pokój, miłość, wdzięczne serca. Zobaczcie, dlaczego człowiekowi się tak podoba ten ciemny duch, który wywołuje destrukcję w życiu człowieka, a tak mało się podoba duch zadowolenia od Boga. Dlaczego człowiek woli chodzić ze zwieszoną głową i mieć zawsze coś do narzekania na innych, zamiast mieć szczęście i mieć dobre pomysły na życie z Bogiem? Każdy dzień wykorzystać w dobry sposób. Dlaczego? Dlaczego człowiek tak się przywiązał jakieś zwierzę do kołka swojego złego nastawienia? Dlaczego nie pozwoli tego kołka, żeby został wyrwany całkowicie i odrzucony precz? Dlaczego człowiek lubi tak chodzić? Powiedzcie mi, dlaczego? Bardzo proste, bo człowiek lubi, żeby inni z powodu niego mieli złe myśli. Zobacz, znowu tego złego człowieka spotkałem na drodze. Znowuż ta zwieszona głowa. Jak ludzie lubią wywoływać takie reakcje w drugich. Bardzo im się podoba, gdy drugi człowiek jest przerażony ich niechętną miną. Bardzo lubią widzieć, jak odbierają radość innym. Ale są ludzie, którzy tego nie lubią, nienawidzą i tego nie chcą. Chcą dawać radość innym, chcą dawać zadowolenie innym. I takim kimś był Jezus Chrystus. On dawał zadowolenie innym. Chociaż chodził między ludźmi zwieszonej głowy, chodzili za nim ci ze zwieszonymi głowami, uczeni w piśmie, faryzeusze, tacy ludzie, którzy byli tacy w sobie pobożni, a nie mieli Bożej radości w sobie i próbowali odebrać mu tą radość. A skąd ty jesteś? A kto ci dał prawo? A dlaczego ty tak robisz? A dlaczego nie robisz tak? Zamiast się cieszyć Jezusem, zobaczcie, że ludzie, którzy w sumie nie byli tacy nauczeni biblijnie, kiedy spotkali Jezusa, oni się nim radowali. Oni sprawią radość. No, rozumiecie, umiera dziecko, Jezus przychodzi i okazuje się, że dziecko nie umarło, ono żyje. Za chwilę biega po domu, śmieje się. Czy to nie radość? Jezus, gdzie wchodzi, wywołuje radość. To, co było powiedziane, że dom przyozdobiony, jeśli tam nie mieszka radość Chrystusa, to na pewno tam zamieszka co innego. Bo zawsze raduj się w Panu, to jest dobre lekarstwo. Żeby nie zachorować na chorobę, nie umiem się radować Panu. A z czego mam się radować, skoro mam tyle kłopotów na ziemi? A
A czy nie wiesz, że Jezus wyzwolił cię z wszystkich kłopotów? Żebyś mógł, mogła się radować w Panu zawsze? Otwórzmy nasze na chwilę 2 Koryntian, 4 rozdział. Czwarty rozdział od 1 wiersza. Dlatego mając tę służbę, która nam została poruczona z miłosierdzia, nie upadamy na duchu. Lecz wyrzekliśmy się tego, co ludzie wstydliwie ukrywają i nie postępujemy przebiegle, ani nie fałszujemy słowa Bożego, ale przez składanie dowodu prawdy polecamy siebie samych w sumieniu wszystkich ludzi przed Bogiem. Aby ludzie mogli zobaczyć, czy my jesteśmy zadowoleni z Chrystusa, czy nie. Czy Mu służymy z upodobania, czy służymy Mu z przymusu. Niech ludzie zobaczą, dlaczego my jesteśmy chrześcijanami. I Paweł to mówi, jesteśmy Jego sługami, a wszyscy mamy być sługami Jezusa. A więc niech ludzie zobaczą, jak żyją słudzy Jezusa. Proszę bardzo, mówi Paweł, możecie wszyscy na mnie patrzeć. To jest dobry Pan, który troszczy się o mnie i przeprowadza mnie przez te doświadczenia. Może myślicie, że to pobicie, to ukamienowanie, to ściganie, to jest tragedia mojego życia. Nie, to jest to, co jest przywilejem, ponieważ się należy do Pana, którego świat nienawidzi, ale który przyniósł światu zbawienie. I chociaż ten świat wywiera presję, bo władcą tego świata jest diabeł w ciemności, to jednakże Jezus zbawia ludzi i ratuje. I wyrywa z ciemności grzechu kolejne osoby. I Paweł lubiał patrzeć, jak ludzie wychodzą z ciemności do światłości. Po to go posłał Jezus. A więc nie ukrywał wstydliwie, kim jest dla niego Jezus Chrystus, lecz pozwolił, żeby wszyscy mogli to widzieć. A jeśli nawet Ewangelia nasza jest zasłonięta. Zasłonięta jest dla tych, którzy giną. Jeśli ludzie, widząc tego człowieka szczęśliwego w Chrystusie, zadowolonego, gotowego czynić to, co jest miłe Bogu, nie mogli odnaleźć w tym czegoś dobrego dla siebie, to tylko dlatego, że zasłona była na ich oczach. Nie widzieli w tym Pana. Nie widzieli w tym nadziei dla siebie samych. A więc mogli patrzeć na tego wdzięcznego Bogu człowieka i nie widzieć w tym czegoś, co by ich pociągało. I co Paweł dalej mówi? W których Bóg świata tego zaślepił umysły niewierzących, aby im nie świeciło światło Ewangelii o chwale Chrystusa, który jest obrazem Boga. Albowiem nie siebie samych głosimy, lecz Chrystusa Jezusa, że jest Panem, o sobie zaś, żeśmy sługami waszymi dla Jezusa. Bo Bóg, który rzekł z ciemności, niech światło zaświeci, rozświecił serca nasze, by zajaśniało poznanie chwały Bożej, która jest w obliczu Chrystusowym. Dziwi mnie, że ludzie wierzący nie chcą służyć Pańskiej sprawie. Widzicie, ludzie w świecie, którzy mają interes w tym, żeby ich firma prosperowała i oni są tymi, którzy reklamują te towary tej firmy, starają się jak najlepiej przedstawić się tym ludziom, żeby oni byli chętni, żeby kupić ten towar. Dziwię się, dlaczego wierzący ludzie tak często nie pracują dla Jezusa, tylko dla siebie i dla diabła. Dlaczego nie pokażą, jakie szczęście jest należeć do Jezusa, ale za to pokazują utrapienie należenie do Jezusa. Dlaczego służą diabłu, a nie Jezusowi? Dlatego, że dalej mają zasłonę. Dalej nie widzą, po co powstali jako chrześcijanie do życia. Dalej widzą siebie i swoje ja i swoje potrzeby, a nie widzą, po co stali się dziećmi Boga. Dalej nie mają tej ochoty, żeby żyć w taki sposób, jak mówi Ewangelia. Dalej mają ochotę poprzestać na swoim ja i poprzestać na tym, co im się podoba, nie co Jezusowi. Może już są zwolnieni z tej firmy. Może Jezus już się o nich nie troszczy. Może już tyle narobili rzeczy, że sami oddzielili się od Niego. Czy tak musi być? Słowo Boże mówi o ludziach, którzy stali się niewolnikami diabła. Wierzących ludziach. Czy musi tak być? Nie. Można żyć inaczej.
Można żyć dla chwały Jezusa. Można żyć tak, żeby ludzie wszyscy wiedzieli, że my jesteśmy Kościołem Jezusa. Można żyć tak dzień w dzień, każdego dnia, dzięki Jezusowi Chrystusowi, żyć dla Jego chwały. Dzień w dzień być szczęśliwym człowiekiem z powodu Chrystusa, przechodzącym przeciwności. Spotykasz na swojej drodze apostoła Pawła. Już nieraz mówiliśmy. Człowiek, który jest ścigany, którego chcą zabić, którego wielu ludzi nienawidzi i zaczyna z nim rozmawiać. O czym będzie z tobą rozmawiał? O wspaniałym swoim Chrystusie. O tym wspaniałym Chrystusie, który go wydostał z jego grzechów. On mówi, byłem najgorszym z grzeszników, a on się nade mną ulitował i wyrwał mnie z tej niewoli ciemności. Ja mu służę dlatego, że go kocham, a nie dlatego, że mam być jego sługą. Nie jestem szafarzem, który myśli sobie o sobie. Myślę, co jemu się należy, Panu memu, za to, że on na krzyżu za moje grzechy umarł. On nie myśli o tym, jak to wykorzystać Jezusa dla siebie. On myśli, Panie, wykorzystaj mnie dla siebie. Dałeś mi wszystko. Nie chcę tego zmarnować na to, żeby chodzić i reklamować diabła. Chcę, by ludzie mnie widzieli szczęśliwego. Nawet w więzieniu. Nawet pobitego w dybach. Śpiewającego pieśni chwały dla swego umiłowanego króla. Kto do tej drużyny chce należeć? Którzy prawidłowo pokazują, komu służą. Czy masz takie utrapienia, które by zasłoniły Twego Chrystusa i Ty na to pozwalasz? Czy raczej nie powinno być inaczej? Żadne utrapienia, którymi wróg mnie zaatakował, nie zasłonią mojego króla. Nie położę zasłony na tym, co Jezus mi uczynił, dlatego że diabeł mi mówi, zobacz, jaki nieszczęśliwy jesteś. Zobacz, jaka nieszczęśliwa jesteś. Nie założę zasłony. Niech wszyscy widzą mego Chrystusa. Bo to jest najcenniejsze. Po to żyjemy. Diabeł chciałby, żebyśmy zasłonili go. Swoją miną, swoją postawą, swoimi negatywnymi słowami, swoimi obrażeniami się, swoim gniewem. A Duch Święty przyszedł uwielbić Jezusa. A więc Paweł mówi bardzo wyraźnie. To Bóg świata tego zaślepia umysły niewierzących. Bo jeśli wierzymy w Jezusa Chrystusa, to czego ci brakuje? Niczego. Wszystko mam, co jest mi potrzebne w Jezusie. A więc nie muszę narzekać, że czegoś mi brakuje. Mogę mówić prawdę. Wszystko mam w tym, który mnie wzmacnia. Wszystko mogę dzięki Jezusowi. I to jest rzeczywistość, nie tylko jakiś tam slogan, czy jakieś hasło po prostu. To jest rzeczywistość. A więc mamy doświadczenie, komu dzisiaj służymy. Czy ludzie mogą zobaczyć w nas zwycięskiego Chrystusa? A przecież my mamy być na Jego obraz. Możemy mieć doświadczenia, przez niektóre możemy przechodzić ciężej, ale i tak musi być zwycięstwo Chrystusa. Nie chcemy oddać diabłu nigdzie chwały. Próbuje atakować nas różnymi orężami i używa bardzo często jednego z najgroźniejszych oręży, jakie posiada, negatywne życie wierzącego człowieka. Diabeł nie posiada silniejszego oręża od chrześcijanina czy chrześcijanki żyjących bez uwielbienia Jezusa. Dlatego uważajmy na to, komu służymy. My nie mamy prawa już do siebie. Dlaczego przypisujemy sobie ciężary, które Jezus powiedział, ja je wezmę? Zobaczcie, że diabeł chce nam je przypisać i powiedzieć, żebyśmy my je nosili. A gdy my je zaczniemy nosić, wtedy kończy się pokazywanie, kim jest Jezus. Bo jeśli człowiek nosi swoje ciężary, zaczyna coraz bardziej jego duch opadać. Jego święte emocje zagubiają się. Pojawiają się zgryźliwe słowa, niechętne i obraźliwe. A przecież one nie mogą wyjść ze świątyni, w której mieszka Chrystus. To już musi w tej świątyni coraz więcej być ciemności. W tej świątyni coraz więcej zbójców zaczyna grasować swoimi myślami, złymi myślami. I dlatego Jezus mówi, przyszedł uwolnić nas od tych zbójców, aby w naszych umysłach, w odnowionym naszym umyśle w duchu był Jezus Chrystus. Czy zdajesz sobie sprawę, do kogo należysz każdego dnia? Wiecie, ludzie mówią, że są chrześcijanami. Ja nie wierzę w słowa, wierzę w czyny. Jak widzę czyny, to wierzę.
Wiem, jak żyje Jezus i wiem, jak żyje ten, który należy do Jezusa. Tego człowieka nie trzeba namawiać, żeby żył jak Jezus. Naprawdę. Człowiek, który jest napełniony Chrystusem, wcale go nie trzeba namawiać. Ten człowiek zawsze ma to święte pragnienie, aby żyć jak Jezus i nic mu większej przyjemności nie sprawia, aby żyć jak Jezus. I dlatego ten człowiek chodzi szczęśliwy, wdzięczny, bo chodzi w Jezusie po tej ziemi. Naprawdę, nauczycieli na tej ziemi jest masa, mnóstwo. Ludzi, którzy otwierają usta i mówią, co jest napisane w Biblii, jest pełno. Ale sprawdź ich wdzięczne, czyste serce. Sprawdź, jak myśl ich biegnie do Jezusa. Sprawdź, co czynią, w jaki sposób postępują. Może otwórzmy Ewangelię Łukasza na chwilę, 17 rozdział. Chodzi o to, żebyśmy wygrali. Bo przecież nie po to, żeśmy się stali chrześcijanami, żeby wrogowi oddać chwałę. I żeby ludzie wierzący mieli ze sobą utrapienie, bo spotykam znowu człowieka z opadłą twarzą. Człowieka, który mówi mi, chrześcijaństwo jest fe. Diabeł jest miły. Człowieka wierzącego, który swoim życiem mówi mi, głosi mi diabelską Ewangelię. I ja muszę to znieść i przejść przez to. A przecież my powinniśmy sobie głosić Ewangelię zbawienia. Ewangelię żywych ludzi. To jest Ewangelia, którą my mamy być napełnieni. To jest Ewangelia, która ma moc nas zbawić. I tą Ewangelię musi być w nas widać. Kto cię zbawił? Pokaż to. Człowiek może mówić, ja wiem, kto mnie zbawił, ale pokaż to, mówi apostoł. Ja się wydałem wszystkim, żeby mogli to zobaczyć. Pokaż tą Ewangelię swoim życiem. A wtedy będzie bardzo dobrze. Wtedy wielu ludzi jeszcze więcej powie, za tym Jezusem to wszędzie, bo to jest prawdziwy Zbawiciel. Widać Go w Tobie, będzie i we mnie. Chwała Bogu. To jest wiara. Wiarę powoduje się też przez czyny. Nie tylko słowa, bo słowa są ważne, ale czyny mówią o tym Zbawicielu. I 17 rozdział od 11 wiersza. A w drodze do Jerozolimy przechodził między Samarią i Galileją. Gdy wszedł do pewnej wioski, weszło naprzeciw niego 10 trędowatych mężów, którzy stanęli z daleka. I podnieśli swój głos, mówiąc, Jezusie, mistrzu, zmiłuj się nad nami. A gdy ich ujrzał, rzekł do nich, idźcie, ukażcie się kapłanom, a gdy szli, zostali oczyszczeni. Jeden zaś z nich, widząc, że został uzdrowiony, wrócił donośnym głosem, chwaląc Boga. Oto zaczyna się zgromadzenie. Gdzie on idzie? Widzicie, co dzisiaj dostałeś dobrego od Pana? Gdzie z tym pobiegniesz? No tam, gdzie on jest. A gdzie jest Pan? Tam, gdzie dwóch lub trzech spotyka się w Jego imieniu. No i biegliśmy dzisiaj do tego miejsca, żeby powiedzieć, co nam uczynił Pan? Co Tobie dzisiaj Pan uczynił? I ten człowiek przybiegł i mówi, jestem zdrowy, chwała Bogu. Jezus odbiera chwałę, a zbór cieszy się z tym człowiekiem. A więc co powinniśmy wnosić do zboru Bożego? Radość. A co stało się z tymi, co dostali, a nie wrócili? Mogę wam powiedzieć, chociaż to nie jest napisane. Oni nie mieli radości. Oni mieli radość, ale ją stracili. Tak wygląda z ludźmi, którzy coś dostaną od Pana i nie przybiegną, żeby się tym podzielić z innymi. To dobro, które uczynił mi Pan, niech będzie i Twoim dobrem. Dzielcie się dobrem, ale oni wtedy przyjdą, kiedy już mają zło. Kiedy już uciekła radość i kiedy chodzą znowu ze zwieszoną głową. Wtedy przyjdą do zboru. A czy to nie jest za późno przypadkiem? Może po to, żeby pomóc w jakiś sposób, ale jeśli człowiek będzie tak stale przychodził, to co będzie? Kiedy radość, to ja sobie sam w domku. Rozumiecie, ja czasami mam tak, że rozmawiam z pewnymi ludźmi i już mówię, zadzwoni do mnie, kiedy będzie miał znowu kłopoty. A jak nie dzwoni, to już jest dobrze. Po co się dobrem dzielić? Kłopotami lepiej. Rozumiecie? A my mamy się dzielić radością. Ja nie mówię, że kiedy masz kłopot, to zamknij się gdzieś. Nie, bo to też jest. Jeśli rzeczywiście to jest kłopot, to jesteśmy w tym, aby się modlić o to i szukać rozwiązania. Ale więcej radości dostajesz od Pana. I z tą radością przychodź. Nie schowaj, nie zakop jej. Ogłoś ją. Ptaki śpiewają, niosąc wiadomość, że jest Bóg, który je stworzył.
A my chwalimy Pana, a więc przybiega ten jeden, pada na twarz do nóg Jego, dziękując Mu, a był to Samarytanin. A Jezus odezwał się i rzekł, czyż nie 10 zostało oczyszczonych, a gdzie jest 9? Czyż nikt się nie znalazł, który by wrócił, oddał chwałę Bogu, tylko ten cudzoziemiec? I rzekł mu, i teraz są te ważne słowa, tamci tego już nie usłyszeli. Wstań i idź, wiara twoja uzdrowiła cię. Wstań i idź. To znaczy idź dzięki mnie. Rozumiecie, kiedy my dostajemy radosne chwile od Pana, radosne doświadczenia i my się nimi nie będziemy dzielić ze Kościołem, to my zakopiemy tą radość. I potem taki człowiek już nie ma nastroju radosnego i nie ma już powodu, żeby się spotykać z innymi w taki sposób, jak się podoba Jezusowi. Wtedy człowiek przychodzi na zgromadzenie i myśli sobie, no oto jestem, cieszcie się. Widzicie, my wszyscy mamy się budować na dom Boży, a po to dostajemy te wspaniałości od Pana, żeby z nimi przychodzić i dzielić się nawzajem. Temu ktoś dostał objawienie, temu Pan pomógł w tej sprawie, tego przeprowadził przez to. Wspaniałe rzeczy. To jest normalne życie dzieci Bożych. Pan codziennie czyni z nami cuda. Przechodzimy przez wiele doświadczeń i znowuż przeprowadza nas dalej. A więc mamy wielkie, wspaniałe zadanie. Kiedyś, rozumiecie, kiedy gdziekolwiek się cośkolwiek dowiedział ktoś coś złego, to zaraz się tym szybko dzielił. A kiedy dobrego, to nie ma o czym za bardzo mówić. Tak było w świecie. No bo chwalić sąsiada to też nie za bardzo, ale powiedzieć, że sąsiad jest zły, no to już jest lepiej. To jest takie naturalne. Ale w Kościele ma być inaczej. Mamy mówić o tym, co dobre, miłe i pożyteczne, a nie stale o tym, co złe i złe i złe. A co ta siostra robi? Złe. A ten brat? Te złe. Czym się zajmują? Swoim. No i taki kościół to nie jest kościół Jezusa. To nie jest ciało Jezusa. Cząstki mają mieć o siebie jednakie staranie. A jednakie to znaczy mamy się budować w radości, w szczęściu. Z wdzięcznym sercem należeć do Pana. Czy Pan Jezus podzielił się z nami swoją radością? No tak. On nawet powiedział, że chcę, aby moja radość była w was. Abyście się wszyscy radowali. Potem Paweł mówi, radujcie się w Panu zawsze. Powtarzam, to hasło jest? To jest konieczność, to jest potrzebne. Bo my się przygotowujemy na wesele z Barankiem, z Jezusem. A oblubienica Jego przygotowała się i ona jest szczęśliwa, że zbliża się czas wesela. Nadchodzi najwspanialszy czas Kościoła. Kiedy ci, którzy umarli, powstaną z martwych, a ci, którzy będą w tym czasie żyć, zostaną przemienieni i wszyscy razem wyjdziemy naprzeciw naszego Jezusa. Przecież dla Niego żyjemy. Ja nie wyobrażam sobie zgromadzenia dzieci Bożych, których nie może być widać Jezusa. Których widać upadłych ludzi, tak jak upadłych aniołów. A nie widać zdrowych chrześcijan. Muszą być zdrowi chrześcijanie, bo jest zdrowy Chrystus. Ludzie potrzebują zdrowia, duchowego zdrowia, fizycznego zdrowia. I taki właśnie jest Chrystus. Po to On przyszedł do nas, aby dać nam to, co cenne, co wieczne, co prawdziwe. W pierwszym liście do Koryntian, 18 wiersz. Albowiem mowa o krzyżu jest głupstwem dla tych, którzy giną, natomiast dla nas, którzy dostępujemy zbawienia, jest mocą Bożą. Mowa o krzyżu to śmierć mojego ja z moim negatywnym człowieczeństwem, z moim upartym człowieczeństwem, z moim złośliwym człowieczeństwem. Krzyż to moja śmierć i twoja. Dla wielu ludzi jest to głupstwo, dlatego że dalej preferują swój stary charakter. A nasz stary charakter starym człowieczeństwem skończył się na krzyżu, a więc po co przenosimy coś, co w nowym człowieczeństwie jest złem. Wiecie, jeśli by ci urosła wielka brodawka na ciele, na widocznym miejscu, to o czym dzisiaj byś mówił? Tej wielkiej, wstrętnej brodawce. Byś wstydził się tej brodawki. Byś myślał o tym, jak teraz inni widzą. Taka brodawa wstrętna, włochata ci wyrosła. Jak ty wyglądasz teraz? Patrzą na ciebie i tak niechęć mają do ciebie w ten sposób patrząc. Nie? Że wyglądasz nieprzyjemnie. I wielu ludzi chce wywoływać taką reakcję swoim życiem, żeby ludzie w ten sposób na nich patrzyli. Pomyślmy, czy
Warte są te rzeczy, które przeżywamy, tego, żeby nie oddać chwały Jezusowi. Duch Święty przyszedł uwielbić Jezusa. Możesz się radować Panu. Możesz cieszyć się każdej chwili. Możesz Mu śpiewać najpiękniejsze pieśni, jeśli tylko nie dopuścisz złego sposobu myślenia. Kiedy będziesz widzieć, że Duch Święty po to przyszedł, żeby cię uczynić sługą chwały Jezusa, służebnicą chwały Jezusa, żeby wnosić Boże dobro w to miejsce, żeby wszyscy budowali się z radością i wdzięcznym sercem. Dlatego mowa o krzyżu, gdzie umarł stary człowiek, będzie głupstwem dla tych, którzy lubią stare człowieczeństwo. Ale wtedy to będzie ich tragedią również, bo nie będą mogli dostąpić zbawienia. Bardziej ukochali swoje stare człowieczeństwo niż wspaniałość Chrystusa. Wiecie, to jest straszne. Jeśli człowiek mówi, że wierzy w Jezusa, bardziej kocha swoje stare ja, jakże to musi być wstrętna wiara. Ale wiara, która kocha Jezusa bardziej niż swoje stare ja, to jest piękna wiara. Wiara, która niesie z sobą obfitość obdarzenia z nieba w Jezusie Chrystusie. To jest piękna wiara, dlatego mowa o krzyżu jest głupstwem dla tych, którzy giną. Widzicie, Jezus chodził i widział tych ludzi, którzy giną przy Nim. Bo dla nich Jezus nie był wystarczający. I dlatego później oni odchodzili od Jezusa. Szukali gdziekolwiek indziej radości. Rozumiecie, Jezus chodził i mówił im o miłości Ojca do nich. O trosce Ojca. Możesz codziennie być szczęśliwym człowiekiem. Codziennie zadowolonym stać, czy zadowoloną i zadowolonym się położyć spać. Bo taki jest Chrystus. Nie musisz się kłócić. Nie musisz się spierać. Nie musisz udowadniać. Możesz żyć. Żyj więc. Żyj więc dla Niego. Żyj dla Jego chwały. Niech twoje wątpliwości, czy Jemu się to podoba, zginą, ponieważ Jemu się to właśnie podoba. Od rana miej nastrój chwały, uwielbienia, dziękczynienia. Niech krzyż rozprawia się z tym człowiekiem, który wstawał i myślał, co mu się należy, aby wstał człowiek, który myśli, co się Panu należy, Jezusowi Chrystusowi. 2 Koryntian, 2 rozdział, od 14 wiersza. Lecz Bogu niech będą dzięki, który nam zawsze daje zwycięstwo w Chrystusie i sprawia, że przez nas rozchodzi się wonność poznania Bożego po całej ziemi. Zaiste myśmy wonnością Chrystusową dla Boga wśród tych, którzy są zbawieni i tych, którzy są potępieni. Dla jednych jest to woń śmierci ku śmierci. Dla drugich woń życia ku życiu. A do tego, któż jest zdatny? Widzicie, jeśli żyjemy prawidłowo i nasze życie należy do Chrystusa Jezusa i wdzięcznie żyjemy na tej ziemi, to jacyś ludzie mogą zobaczyć, że ich życie jest wstrętne wobec naszego życia i będą chcieli umrzeć. A ci, którzy żyją w ten sam sposób, będą jeszcze więcej zdopingowani, żeby wzrastać w kosztowności Chrystusa. A więc jednym będziemy na śmierć, a drugim, żeby jeszcze obficie żyli. Ale jeśli nie będziemy tacy, to ani na śmierć, ani do życia. Jak ktoś będzie widział takiego człowieka, to nawet nie będzie chciał umierać, a inny nie będzie chciał tak żyć. A więc chodzi o to, żebyśmy byli wonią Chrystusa, która w ten sposób przychrzła. Jezus chodząc nadawał nam pragnienie, żeby umrzeć i stać się jak Chrystus. A gdy staliśmy się jak On, abyśmy wzrastali w Nim nieustannie. Wiecie, czasami się może wydawać, że ludzie trafili nie na te studia, że to nie jest ten temat studiowania i że to nie o to chodziło, że człowiek się pomylił co do miejsca, w którym powinien być i słuchać tego, co tu nauczają. Człowiek może nie rozumieć, w jaki sposób, o co tu chodzi. No właśnie chodzi o to, żebyśmy nie żyli dla siebie, ale dla Pana, żebyśmy byli wdzięcznego serca. Zadowoleni i szczęśliwi, że możemy żyć już dla Króla Królów, Pana Jezusa Chrystusa, żeby to nie wyglądało głupio, gdy mówimy o wspaniałym Jezusie i radości w Panu i miny są zawieszone, jakbyśmy mówili o czymś wstrętnym i niemiłym i co człowiekowi się nie za bardzo podoba. A więc rozumiecie, nie te studia, nie to miejsce, nie te życie.
Zawsze tam, gdzie Jezus jest głoszony i ludzie są, którzy do Niego należą, odnajdują zadowolenie i wdzięczność, że to Słowo jeszcze dzisiaj może być głoszone. Że ludzie są pociągani do tego, żeby żyć dla Jezusa, żeby opuścić strefę ciemności i chodzić w światłości każdego dnia. Paweł mówi, my wyrzekliśmy się tego, co ludzie wstydliwie ukrywają. My się wyrzekliśmy, nie chcemy mieć z tym nic wspólnego. Chcemy się cieszyć Jezusem, bo On jest prawdziwy. Wiemy, co uczynił już w naszym życiu i każdy, gdyby z nas miał powiedzieć świadectwo i powiedzieć, co Jezus uczynił w naszym życiu, to byśmy długo tu musieli siedzieć, ponieważ wiele uczynił. A po co to uczynił? Żebyśmy się z Niego radowali. To, co sobie tak rozmawialiśmy kiedyś o lnianych ubraniach. I ja pamiętam, jak miałem jeszcze wiele, wiele lat temu dwie takie koszule lniane z prawdziwego lnu. Ja nie mogłem ich zostawić. Znosiłem je do końca. One były tak przyjemne dla mnie, że z wielkim żalem się żegnałem z tymi koszulami, kiedy już nie nadawały się do noszenia. Dlaczego? Bo one były przyjemne. Wiecie, kiedy mamy z dziećmi Bożymi do czynienia, to mi się z wielkim żalem z nimi żegna, bo oni są przyjemni. Ale jak miałem koszulę, kupiłem kiedyś koszulę, wyglądała, było napisane chyba 100% bawełny, jak ją ubrałem, to normalnie jakbym pancerz na siebie ubrał. Powietrza w ogóle nie przepuszczała. Ja się bardzo szybko z nią rozstałem. Dlaczego? Bo była sztuczna. Rozumiecie? I to jest to samo z Kościołem. Kiedy Kościół jest prawdziwy, to my lgniemy do siebie i jest nam dobrze. Ale kiedy stajemy się sztuczni, to jest nam ciężko. I zrozumiecie, kiedy się spotykamy, szybko byśmy chcieli się rozejść. I to nie jest wynik Jezusa. To jest wynik nieprzyjmowania Jezusa. Niepozwolenia Jezusowi zmienić swego życia na naturalne. Usunąć sztuczne. Stać się prawdziwym. Niech Pan to czyni z Tobą i ze mną, abyśmy mogli z tego kosztować nieustannie. Otwórzmy jeszcze list do Hebrajczyków, 2 rozdział. I zobacz, że w sumie nie namawiam nikogo do niczego złego, do wspaniałości, do radowania się Jezusem, do dzielenia się świadectwem, co mi Pan Jezus czyni, jak mnie przeprowadza przez doświadczenia. W sumie do prostych rzeczy. I ten 2 rozdział od 14 wiersza. Skoro zaś dzieci mają udział we krwi i w ciele, więc i on również miał w nich udział, aby przez śmierć zniszczyć tego, który miał władzę nad śmiercią, to jest diabła. I aby wyzwolić wszystkich tych, którzy z powodu lęku przed śmiercią przez całe życie byli w niewoli. Bo przecież ujmuje się on nie za aniołami, lecz ujmuje się za potomstwem Abrahama. Dlatego musiał we wszystkim upodobnić się do braci, aby mógł zostać miłosiernym i wiernym arcykapłanem przed Bogiem dla przebłagania go za grzechy ludu. A że sam przeszedł przez cierpienie i próby, może dopomóc tym, którzy przez próby przechodzą. I teraz, kiedy patrzę na Jezusa, jak on przez cierpienie i próby przechodził, widzę kogoś, kto jest wdzięczny Bogu, który nie wypomina, nie chodzi ze zwieszoną głową, który jest Zbawicielem. I on może nam też pomóc. Chodzić jak zbawieni, szczęśliwi nowi ludzie, którzy są szczęśliwi ze sobą nawzajem dzięki Chrystusowi. Uzdrowił cię? Mnie uzdrowił. Uzdrowił mnie z tej najgorszej choroby, ze śmierci dla Boga. I dał mi nowe życie. Nie po to, żeby mnie zmarnował, pokazując, jakoby Jezus nie wystarczał. Ale po to, żebym jeszcze więcej mógł pokazać, jak Jezus jest wspaniały. I że ta szata, którą dostałem w Jezusie, jest mi cały czas przyjemna i nie chcę jej ściągać. Czystość, świętość, nieskalaność. Kościół, który ma o siebie nawzajem jednakie staranie. Członki, które miłują się i cieszą się sobą w Boży sposób. Nienawidzę sztucznej szaty. Ponieważ ta sztuczna szata wywołuje poty. A poty to jest skłóceni ludzie, zwaśnieni ludzie, w sporze, w niechęci do siebie. Ale kiedy jest ta czysta szata Chrystusowa, wtedy ludzie są mili sobie, szczęśliwi. Po to właśnie przyszedł Jezus, żeby nas przeprowadzić przez próby, jakie musimy przejść. I chwała Bogu za to, że dzięki Jezusowi jest prawdziwy Kościół na ziemi. Kościół, w którym ludzie wiedzą, po co są uczniami. I 4 rozdział 14 wiersza, mając więc wtedy
Mając więc wielkiego arcykapłana, który przyszedł przez niebiosa Jezusa, Syna Bożego, trzymajmy się mocno wyznania. Nie mamy bowiem arcykapłana, który by nie mógł współczuć ze słabościami naszymi, lecz doświadczonego we wszystkim, podobnie jak my, z wyjątkiem grzechu. Przystąpmy tedy z ufną odwagą do tronu łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia i znaleźli łaskę ku pomocy w stosownej porze. Mamy tego, który może nam pomóc. On pomaga głębiej, niż my jesteśmy w stanie pomóc komukolwiek. Pamiętam pewną osobę, pewną niewiastę, która przychodziła gdzieś tam, siadała obok mnie i chciała słuchać, jak ja do niej mówię, bo mówi, że kiedy ja do niej mówię, to ona się uspokaja. Ale to jeszcze jest za mało. To spokój musi wejść do środka. Kiedy Jezus do mnie mówi, ja się uspokajam. W środku zaczyna być pokój. Pokój, który przewyższa wszelki rozum. Pokój Chrystusowy. A więc przystąpmy wtedy z ufną odwagą do tronu łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia i znaleźli łaskę ku pomocy w stosownej porze. Niech wszystko w nas dzieje się w sposób piękny. Mogą być chwile, kiedy jest trudno, kiedy się musisz, potrzebujesz brata, siostry, żeby oni byli z tobą w tej trudnej chwili, w tym twoim smutku, doświadczeniu, ale po to, żeby z niego wyjść, a nie po to, żeby ich w ten smutek wciągnąć i żebyście razem zostali w tym smutku. Nie chcesz, żeby ludzie byli zdołowani. Chcesz, żeby ludzie byli szczęśliwi, zadowoleni, wdzięczni Bogu. Pracujmy dla tego Pana. A On mówi, że kiedy On wróci, zapłata Jego jest godziwa i Jego słudzy nie będą mieli problemów z tym, do czego tak mało, bo dostaniemy wszystko. Amen.